Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i postnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie. Oto Pan Młody idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy, a nierozsądne rzekły do roztropnych: użyćcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z Nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo Pańskie. Zapraszam dzieci, chodźcie. Od razu na zimno pytanie, ale chyba proste. Kto jest Panem Młodym, o którym słyszeliśmy w tej Ewangelii? Pan Jezus. Doskonale. Tak, to jest Pan Jezus. A czy wy czekacie na Pana Jezusa? Tak czy nie? Czekacie na Pana Jezusa. Bardzo dobrze. A na kogo czekacie, na przykład w domu albo w szkole? Na panią nauczycielkę. Okej, okay, albo? Albo na jakiegoś innego nauczyciela. Okej. Okay. Na kogo czekacie w domu na przykład? Na przykład jak rodzice gdzieś wyjechali, na przykład do sklepu, a ja zostałam sama w domu, to czasami, no, oczywiście, że ja czekam na rodziców. Na rodziców. Może wasza mama czeka na tatę, tak? Kiedy wraca z pracy. A na kogo czekacie jeszcze? Na opiekuna. Na opiekuna. Na swoją mamę. Na mamę. O, idę. Na kuzyna, że przyjedzie. Widzicie, to trwa, to napięcie. Kiedy przyjdzie tata, kiedy przyjdzie mama, kiedy przyjdzie kuzynka. Albo przyjdzie babcia. Albo babcia, dziadek, prawda? To są wszystkie osoby, które kochamy, prawda? Kochacie bardzo. Czyli jeżeli trwacie w tym napięciu, to potem na spotkanie będziecie radośni, prawda? A jak przywitacie właśnie tę osobę, na którą czekaliście długo? Jak przywitacie? Cześć. Cześć. Jak jeszcze? Ja bym się przytuliła. O, bardzo ładnie. Ja bym też się przytuliła i pocałowała. Jakieś inne pomysły? Ja bym przybiegłbym, przytulił się i powiedziałbym kocie. Bardzo ładnie, tak? Rodzice mają to doświadczenie. Jak dzieci mówią wam: kocham cię. A gdyby przyszedł na przykład Pan Jezus, o, jak przywitalibyście Pana Jezusa? Może szczęść Boże, tak? Szczęść Boże, Panie Jezusie. Albo jeszcze lepiej, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak? O, na pewno on robiłbym wam wielki uśmiech.
Albo no, jak przywitalibyście Pana Jezusa? Na przykład modlitwą. Modlitwą, o. Modlitwą Ojcze Nasz do Pana Jezusa. Tak? Jak przywitalibyście Pana Jezusa? Z Bogiem. Z Bogiem. Dobrze, o, idę tam. Zobaczymy, czy ktoś ma jakieś podejście inne, może normalne do Pana Jezusa. Ja bym klęknęła i bym się pomodliła. Bardzo ładnie, tak? Witaj. Witaj. A nikt nie przytuliłby się przy Panu Jezusie? Nikt. Mało kochacie Pana Jezusa. On bardzo was kocha, słuchajcie. Teraz słyszeliśmy w Ewangelii, że było 10 panien, 5 rozsądne, roztropne, a 5 nierozsądne. Słuchajcie, niektóre miały zapas czego? Oliwę, bo kiedyś, zaraz pokażę wam, były takie lampy, które działały nie jak zapalniczka, ale były takie lampy. O, teraz poproszę ministranta, żeby pokazał, jak wyglądały kiedyś lampy. Tylko uważajcie, dajcie trochę więcej miejsca, żeby to właśnie nie przepaliło włosy komuś. O, już powoli działa. Tak. O, może trochę wyżej, żeby wszyscy mogli zobaczyć. O, widzicie? Takie lampy kiedyś wyglądały. Wiecie, że śluby, wesele kiedyś było wieczorem, ponieważ no, w ciągu dnia było bardzo gorąco tam w Ziemi Świętej. Dlatego były takie lampy, które miały towarzyszyć panu młodemu na drodze do zaślubin z panną młodą. I dlatego były takie dziewczyny, które miały taką rolę trzymać te lampy i być gotowe, żeby towarzyszyć panu młodemu. Tylko, uwaga, trochę opóźnił się ten pan młody. I niektóre miały lampę, tylko nie mieli zapas oliwy. Czyli trochę, no to nie pomyślały, że trzeba będzie trochę poczekać. I wszystkie i tak usnęły. A potem był taki głos w środku nocy, o północy. Oto idzie pan młody. Mówiliśmy, to jest Pan Jezus. My czekamy na Niego z całą radością. Ale to, uwaga, niektóre panie trochę mniej kochały Pana Jezusa, bo nie miały zapasy oliwy. A teraz, czym jest oliwa według was wtedy? Co to jest oliwa w takim sensie przenośnym, tak? Nie, miłością? Tak, miłość do Pana Jezusa i bliźniego. Wy macie taką oliwę w sercu? Miłość do Boga i bliźniego? To jest też jest wiara. Czyli to jest nasza przyjaźń z Panem Jezusem. A pytam was, gdzie można kupić taką oliwę? Taką oliwę, powiedzmy, nie taką. Taka oliwa jako miłość. Gdzie można kupić miłość? Czy można kupić miłość w ogóle? Nie. Nie można kupić miłość, ale można po prostu otrzymać, prawda? To inaczej. Jak możemy otrzymać miłość? Przez modlitwę. Przez modlitwę, bardzo ładnie. O, może wędruję trochę, idę tam, uwaga. Gdzie otrzymujemy miłość? Mama daje miłość. Tak? A kto daje miłość mamie? Jej rodzice. Dobrze, idziemy w nieskończoność, do Adama. A kto dał miłość Adamie i Ewie? Adamowi. Jezus albo Bóg. Dobrze. Czyli wiemy, że Bóg daje nam prawdziwą miłość. Bóg sam daje nam ten oliwę. A wiecie, że jest bardzo dużo ludzi na świecie, którzy nie ma tej oliwy. Czyli oni żyją potem w ciemności. Jest bardzo dużo ludzi, którzy nie tylko nie kocha Pana Jezusa, ale też nie kochają tych, którzy kochają Pana Jezusa. A my jesteśmy wezwani być światłem dla tych ludzi. Są ludzie, którzy żyją w ciemności grzechu.
Może kiedyś my też żyliśmy w ciemności grzechu, ale my jesteśmy dziećmi światłości od chrztu. Otrzymaliśmy tę oliwę. A wy macie zapas tej oliwy, czy nie? Tak, czy nie? Dobrze. A słuchajcie, teraz... O, poproszę trzymać na chwilę. Mam dla 5 z was takie świeczki, że my mamy się modlić, żeby Pan Jezus przyszedł jak najszybciej, bo czekaliśmy na Niego 2000 lat, wyobraźcie sobie. O, zgasła lampa, widzicie? A, skończyła się oliwa. Widzicie? No to się sprawdza, że prędzej czy później ta oliwa się kończy. I to jest też obrazem, że nasze życie się kończy, bo te panie wszystkie zasnęły. Jest ważne, żeby przed snem mieliśmy tę oliwę w zapasie. Uwaga! Teraz mam tutaj takie, takie świeczki. Dam tak losowo wam z takim zadaniem, żebyście się modlili dzisiaj wieczorem z mamą i tatą, ale będzie szczególna intencja. Będziecie się modlić, żeby Pan Jezus jeszcze szybciej... Nie, ja dam. Komu chcę? To ja dam i macie wieczorem się modlić, żeby Pan Jezus przyszedł szybciej. Dobrze, bo Pan Jezus szczególnie was słucha, ale macie się modlić w taki sposób. Panie Jezu, widzisz, ile wojen jest na świecie, ilu ludzi cierpi, ile ludzi grzeszy, ilu ludzi nie kocha Cię. Przyjdź szybko. Dobra? Możecie tak się modlić wieczorem? Okej. To robimy, ale to mają być mądre dzieci. Tak? Kto jest mądrym z was? Najmądrzejszy, tak? Dobrze. To dam tobie. Uwaga. To dam tobie. Spokojnie. Tobie. Ale same mądre dzieci tutaj. I okej. Dobrze. Ale... To znaczy, możecie i tak się modlić w tej intencji. Każdy z was może tak się modlić. Dobrze? Możecie wracać do rodziców. Dziękuję wam.